uczestniczy w swoich własnych mistrzostwach. W Pucharze Konfederacji. W Pucharze Ameryki Północnej. W Merconorte i w Copa Libertadores. I co się dzieje? Nie może nic osiągnąć. Bo gdy ktoś bierze na siebie zbyt dużo, nie dostaje wiele. Żaden z piłkarzy nie wystąpił więcej razy w finałach Mistrzostw Świata niż Antonio Carvajal, bo Meksykanie zawsze mieli łatwych rywali w eliminacjach. Ale brak doświadczenia w grze z dobrymi przeciwnikami oznaczał, że musieli z nimi walczyć dopiero w finałach. Nawet w 1986 roku, kiedy Meksykanie po raz drugi organizowali Mistrzostwa Świata i mieli w składzie Hugo Sancheza z Realu Madryt, nie byli w stanie nic zrobić. Zwrot ku piłce południowoamerykańskiej w latach 90. był szansą, by to wszystko naprawić. Bardziej cenię jakość od ilości. Wolałbym, żeby Meksyk nie uczestniczył w finałach Mistrzostw Świata, gdy na to nie zasługuje. Jeśli będziemy na to zasługiwać, udowodnimy to poprzez swoją grę z najlepszymi. Kiedy masz trudniejszych rywali, jesteś w stanie osiągnąć wyższy poziom, ale Meksyk nigdy nie mógł przebić się na światowy poziom, bo nie miał wystarczająco silnej konkurencji. Stadion Azteca w Meksyku był świadkiem dwóch wielkich wydarzeń w historii futbolu Ameryki Południowej. W 1970 roku rozegrano tu finał Mistrzostw Świata, czyli wielkie widowisko z udziałem Pelego i Brazylii. W 1986 roku powróciła tu Argentyna. I Diego Maradona. Mieliśmy niewiarygodne wręcz szczęście, że spotkaliśmy Maradonę, który był jakby z innej planety. Maradonę u szczytu swojej kariery. W tym czasie Maradona był w stanie z każdego zespołu uczynić wielką drużynę. Po zniszczeniu Anglii w ćwierćfinale, dwa kolejne gole Maradony wyeliminowały Belgię i dały Argentynie miejsce w finale. Tak bardzo się starałem w 1982 roku. Marzyłem o tym, by wznieść do góry puchar. Ale tak się nie stało. Rok 86 był moją wielką szansą. 115 tysięcy kibiców przyszło na stadion Azteca, żeby obejrzeć jeden z najwspanialszych finałów Mistrzostw Świata. Wydawało się, że Niemcy zostaną pokonani, kiedy Jorge Valdano strzelił na 2-0 dla Argentyny na początku drugiej połowy meczu. Niemcy wyrównali jednak po dwóch bramkach z rzutów rożnych. Druga została zdobyta przez Rudiego Wellera na mniej niż 10 minut do końca spotkania. To Niemcy mogli czuć się pewniej. Ale na środku boiska Maradona i Buruchaga nadal wyglądali na pewnych siebie. Byli bardzo spokojni i powiedzieli do mnie: wygramy, nie martw się, nie będzie z tym żadnego problemu. To dało wiele wiary drużynie w tym trudnym momencie. Zaledwie 7 minut później Maradona podał do Buruchagi i ten strzelił zwycięską bramkę. To były mistrzostwa Maradona. To tak, jakbym dotknął nieba. Trudno mi powiedzieć, co czuję. Na przestrzeni całej historii futbol południowoamerykański w sobie tylko znany, jedyny sposób zachwycał świat, dostarczał mu wzruszeń, ale wzbudzał też oburzenie. Dla nich gra jest pasją i obowiązkiem. Są wspaniałe mecze, zdarzają się też gorsze, ale nie ma złych meczów. Futbol jest wielką zabawą. Mieszkańcy południowej Ameryki mają i zawsze będą mieć we krwi futbol. Futbol, ja go noszę w sobie, nawet dziś, gdy mam 91 lat. Kiedy widzę piłkę i piękną zieloną murawę, gdy jestem na stadionie, nadal mam w sobie to pragnienie. To jest po prostu wspaniałe.